A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2 Resurrected. Zmniejszyłem troszeczkę czułość mikrofonu, czyli to będzie taki odcinek eksperymentalny. Jakby coś było nie tak z moim głosem, za cicho, to tam piszcie. Mniejsza z tym. W każdym razie akt trzeci. Początek aktu trzeciego na koszmarze. Będziemy sobie robić poziom 50 Amazonki. Strzała zamrażająca wymaksowana, teraz idziemy w Walkirię. Przypominam, że na 8 poziomie ma dostawać te lance, żółtą, rzadką, tak? Czyli obrażenia powinny trochę wzrosnąć. Klatu niedawno dostał groźną igłę, no i teraz ma szybszy atak, ogólnie większe DPS-y. Testujemy to sobie, odporności 60% z tym poprzednim unikalnym mieczykiem, krwawym jelcem, tak? Czy jak on się tam zwał? Gdzie to było? Tutaj krwawy jelec już miałby odporności wymaksowane, ale będzie sobie radził. Myślę, że możemy wychodzić w teren, rozprawić się tutaj z pasożytami, tak? Z pasożytami z mrocznego wędrowca. Nie pytajcie, co on je. I będziemy robić mój ulubiony akt trzeci. Czyli chodzimy po wszystkich lokacjach pobocznych. No w sumie, czy byłby mój ulubiony, czy nie, to i tak byśmy te lokacje poboczne sobie tutaj robili. W ogóle jak ja z maną stoję, dobrze stoję. Manę też sobie wziąłem w nadmiarze w poprzednim odcinku. Las pająków. Może być las pająków. Będziemy sobie badać gniazdo arachnidów i grotę pająków tutaj. Punkcik nawigacyjny do zaznaczenia. Jadeitowa figurka do znalezienia. Oko Kalima do znalezienia. Leśni łowcy. No fajnie, żebyśmy w tym trzecim akcie mieli dużo łupieżców. Bo ta strzała się fajnie by sprawdzała przeciwko nim. Strzała zamrażająca. Byśmy szybko to i masowo eliminowali. Oho, już jakiś gosior, może będzie jadeitowa figurka. A nie, to są czempioni, ale też może być jadeitowa figurka z czempionów, to wiemy. No coś mi to nie idzie, no ale bosior też tu jest, tak jest, bo jest aura, więc gdzieś tu to on. Mamy bossa, dużo many leci. Dosyć mobilne te ci czarnoskrzydli, czyli odmiana krogulców z aktu pierwszego. A jak mobilni, to ciężko mi czasem w nich trafić tą naszą strzałą zamrażającą. To wypiję, to podniosę, bo to lepsze. Rekinie, rękawice, to wszystko nieistotne. O, i tutaj mamy ten standardowy układ podwójnego mostu. No właśnie, za którym mamy przejście do takiej specjalnej odnogi. Sobie zobaczymy, czy tutaj będzie coś dla nas interesującego. Runka Ord. No, runka Ord jest interesująca na pewno, aczkolwiek nie o to mi chodziło. No, runa Ord. Pierwsza runa w tym odcinku. Miejmy nadzieję, że nie ostatnia. Manę sobie wezmę, miksturkę wypiję, miksturkę podniosę. Cyk. Nie zdążyli ugryźć. To dobrze, bo to wiecie, tutaj różne istoty w tym akcie wysysają stominę na przykład. Akurat z tym nie mamy problemów, ale nie lubimy jak nam cokolwiek wysysa, tak? Poroże sobie zobaczę. Może teraz coś dla druida fajnego. Odporność na ogień, zdrowie, bez zdolności, słabo. Słabo. Antidotum jakieś to w sumie mógłbym nosić w tym akcie. Tu się pojawiają czasami te węże rzeczne. Znaczy nie są jakoś specjalnie niebezpieczne, ale ja mam małą odporność na trucizny, nigdy nic nie wiadomo. A oto pierścionek. A oto kolejny pierścionek znaleziony w Diablo. No i to jest akurat taki ślepy zaułek, chyba że tu jednak jakieś przejście było, czasami jest, ale no nie tym razem. Rzadki przypadek, żeby z takiej odnogi było połączenie z czymś innym. Znaczy z inną lokacją, ale zdarza się. Dobra, czyli szukamy dalej jadeitowej figurki. Zdarza się, że wypada w lokacji pobocznej, gdzieś na przykład w gnieździe arachnidów. Ale pewnie gdzieś nam tutaj zaraz na tych zewnętrznych lokacjach poleci. 20 punkcików zdrowia na pewno się przyda. Oho,
Czyżby to były moczary wielkie tutaj? O, jadeitowa figurka z jakiegoś topielca poleciała. Odpowiedniego kupca się znajdzie. To, tu są wielkie moczary. To na razie sobie to zostawmy w spokoju. Fajnie, że wiemy, gdzie to jest. Miksturkę wypiję, miksturkę podniosę. Idziemy dalej, badamy las pająków. Trafiłem. Cyk, trafiłem. I... no koszt many naszej strzały zamrażającej póki co nie będzie rósł. Miałem nie identyfikować pierścieni, tak? Tylko zostawiać to dla Kejna do identyfikowania. Ojej, tam ci chodzą. Jak te kaczki na strzelnicy też. Bitewny kostur. Bitewny kostur bym sobie zobaczył. Bitewny kostur, mistrzostwo we władaniu błyskawicami. Niech będzie. I... no, rozkrzydły, manę sobie wypiję. I... no, wszystko bezproblemowo, praktycznie na hita idzie. Dobra, pozwólcie, że sobie tu jednak przejdę przez ten mostek. No i zatruł mnie i zauważcie, że to zdrowie od trutki nawet tutaj potrafi schodzić. Sobie łyknę antidotum, skoro już miałem. No i teraz tak, no tutaj też będziemy mieli przejście do... o, szkieletową głowę sprawdzimy. Przejście do... do... na wielkie moczary, tak? Umiejętności ożywienie. No ożywienie może być. Dobrze, wielkie moczary to jeszcze nie. No, a tu się cały czas kręcą. I prowokują mnie. Idziemy tędy. Trzeba wbić kolejny poziom i szkolić naszą dzielną walkirię. Żeby ten poziom ósmy upragniony zdobyła. I żeby ogólnie miała więcej zdrowia i nie padała tak szybko na Mefiście, jak padała na Durielu. Tylko żeby jednak trochę... trochę tam mogła wystać. To nie bardzo. I... sokola maska. No też bym sprawdził. Wciąż szukam czegoś ciekawego dla druida, ale widać, że seria druidem się jakby tak przekłada na kiedy indziej. Patrząc na przedmioty w skrzynce, jakie mamy, takie dla innych klas, można by czarodziejkę zrobić. Mamy fajny naprawdę przedmiot dla czarodziejki, taka różdżka tam wypadła, znaczy kula. Interesująca, myślę. Dla nekromanty coś tam fajnego w miarę było. No chyba tak czarodziejka przoduje, jeżeli chodzi o te przedmioty. Takie specjalne. No jeszcze jakby skóraż mi omaga wypadła, to... to chyba seria pod następną postać to by była właśnie seria czarodziejką. Aha. Brakuje many. No to tutaj sobie zobaczymy. No tutaj lokacja poboczna jakaś musi być. Skoro już jeden ślepy zaułek mieliśmy w lesie pająków, no to tutaj... to tutaj coś... coś interesującego będziemy mieli. Na pewno bossa mamy interesującego. Niosę zbyt dużo ekwipunku. Różdżkę też bym sobie wziął, nawet od razu sprawdzę. No jest jakaś groza, jest ściana z kości, myślę, że możemy to zostawić. Jakoś miksturka, dobra. Wypiję, podniosę. W ogóle to tam... trochę mi ubyło tych fioletowych, nie? Z tej naszej zakładki z fioletowymi miksturkami, więc można by coś popodnosić. Punktu nawigacyjnego nie widzę, czyli to będzie gniazdo pająków zapewne. Grota pająków dokładnie. No i tutaj jest szark płonący. Gdzieś się kręci tu jakoś tak jasno, a to pochodnia. Znaczy, no coś tam się pali. To nie boss. Mhm, zejdziemy sobie tutaj. Robactwo.
zębata gwiazda. No gwiazda Baranara to nie jest. Okej, tutaj ładnie wysprzątane. Chodźmy tędy. Trzeba naokoło zajść. Do szarka płonącego. W ogóle skąd to oko Kalima się wzięło w grocie pająków? Chciałbym poznać historię tego oka. Czy ten Kalim się tu kręcił? Nie, tam było coś, że go rozczłonkowali, no nie, i rozrzucili te relikty i postanowili oko wrzucić do groty pająków, tak? Nie wiem. Chciałbym poznać historię tego oka. Aha, tutaj mamy jakiegoś bossa, no ale to nie będzie szark płonący. Bo a już mi się podoba takie zgromadzenie. O, wekiera unikatowa. To coś z tym księżycem tam? Coś ten? No fajnie by było podnieść, nie? Unikocik. No dobra. Może tak, przejdźmy się na szybko. No, przejdźmy się jeszcze tutaj. Może jakiegoś pająka groźnego spotkam. O, albo pierścionek znajdę. No, nie ma miejsca na takie cuda. Dobra, tutaj otworzę. Wrócę się później po ten pierścionek jeszcze. Tak, żeby o nim nie zapomnieć. Witam. Deckard Cain jest po staremu. Jako, że jest stary, to jest po staremu, tak? Ho, ho, ho. Orta mamy. No ja myślę, że orty możemy stransmutować. 3, naprawdę dużo ich mamy. Tchula dostałem. Tchule, 3 tchule nam się trafiły już. Niech będą. Mamy orty. Dobra, niech będą tutaj. Tu jest wszystko w porządku. Pierścionki do transmutacji. Skuteczność ataku 2 do energii. A, tu mamy dla Ormusa pierścień, ale to jak on nam będzie dawał pierścionek, to my też mu damy pierścionek, bo to taka zamiana będzie. On nam da niepotrzebny, my mu damy niepotrzebny pierścień. Żeby nie było, że bierzemy, a nic nie dajemy, nie? Okej. Okay. Dobrego dnia. 30 tysięcy. 30 tysięcy za laskę u Ormusa. O, tutaj za różdżkę 29 tysięcy. Dobra, dokupmy sobie manę. No i ptasior będzie, tak? Cóż. Dobra, idziemy do Alcora. Po drodze zajdę do Ashery, sprawdzę sobie rękawiczki. Czego potrzebujesz? No, chcielibyśmy rękawiczki zobaczyć, czy nie ma czegoś ciekawego dla Amazonki. Nie bardzo. No to Alcor. Witam. Mizar i Alcor. Czy mogę służyć? Mówiłem wam kiedyś o Mizarze i Alcorze, przyrządźmy, czy nie bardzo? Coś tam pewnie wspominałem kiedyś, nie? Mizar i Alcor. No to zdrówko. Cyk, 745. Kościk porobiony. Mizar i Alcor, czyli jeździec i koń, tak? W konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy. No to wracamy. Grota pająków, tutaj ten pierścionek przechwycę i nie tylko, bo tu jeszcze zostawialiśmy wekierę unikatową. A no wzmocnienie wezmę, bo tam skoro się kończy, no to wezmę. Znaczy kończy się, no. Ponieważ tam wziąłem z naszej zakładki jakiś czas temu. O, to jeszcze jedno wezmę. No i idziemy. O, tutaj nie tylko szarg widzę. Się czai. A tu jak tam z tobą? Połowę zdrowia, tak? Dobra, dam mu tę miksturkę tajnym skrótem klawiszowym, który znają tylko niektórzy moi widzowie dzielni. Smocza tarcza.
No jest. Oku Kalima. Miksturkę wypiję, miksturkę podniosę. No i tutaj wszystko. Ale jeszcze trzeba znaleźć gniazdo arachnidów dla zasady na tej serii. A może jeszcze tutaj zobaczę, coś będzie ciekawego. Patrzcie, są pieniążki, jakieś pająki. Sobie tu strzelę. A co? Dobrze. Patrzcie, jak szybko mana się regeneruje z naszą kapliczką. A właśnie, musimy zobaczyć bez kapliczki, jak szybko się regeneruje, bo wiecie, szybkość regenerowania many, regeneracji many zależy ogólnie też od tego, ile w ogóle tej many mamy. A mamy nawet sporo, więc nie powinno być aż tak bardzo źle, ale byłoby źle, gdyby nie było miksturek mimo wszystko. Niosę zbyt dużo akwipunku. Cyk. Dobra, celuj tu lepiej. Skrzyneczka. No to uwaga, zidentyfikujemy sobie coś z księżycem? No nie, no ten szał krwi. Mi się to już kilka razy z jakimś księżycem pomyliło. To drugopoziomowe nie było czasami coś tam z księżycem, czy też nie? Dobra, szybkość ataku, obrażenia, premia do skuteczności, no. Zdrowie wykradzione, poświęcenie, takie tam różne. No szału nie ma. Szału nie ma, ale jest poświęcenie, tak? Taki unikacik. Czy chyba nie ma sensu go zostawiać dla innych klas, tam mamy. Wymagany poziom 15. Duża skuteczność ataku, ale na poziomie 15 to żadna klasa postaci nie ma problemów ze skutecznością ataku. Znaczy w ogóle na normalu nie ma wielkich problemów ze skutecznością ataku. Jakbyśmy to upowali na poziom drugi, to 120% też tam. Czy no coś tam niby jest, nie. Nie ma chyba sensu tego zostawiać. Wykradanie zdrowia na normalu też jakoś specjalnie nie działa, takie procentowe. Za małe obrażenia, zresztą na normalu nie trzeba wykradać zdrowia, żeby przeżyć. Ogólnie większe DPS-y by się przydały, żeby coś takiego zostawić dla jakiejś innej klasy. Już lepiej trzymać te przedmioty setowe, nie? Jakieś tam bronie, takie co mamy, tego Clegrava na przykład. Jorodowy kamień sobie zobaczymy. Ups, nie chciałem tak. Jaredowy kamień. Zbroja zmrażająca, niech będzie. Nic więcej już nie uniosę. Manę wypiję, manę podniosę. No i tutaj chyba to gniazdo arachnidów. Będziemy mieli wysałem i wytrzymałość na hita. Pijawy. Tak, już widać gniazdo arachnidów. Mamy punkt nawigacyjny. Bardzo dobrze. No to legownisko arachnidów i złota skrzynka będzie, jest posior. Dobrze. Manę wypiję, manę podniosę. Nic więcej już nie uniosę. Ja na tych fioletach. Manę wypiję, manę podniosę. Nic więcej już nie uniosę. I powinna dodać. Albo klatu. Odom Mickiewicz. Ja tak powinien tutaj podsumować. To by było boskie. No, to pas bez skazy. Jakby klatu takie podsumowanie zrobił. Aha. Dobra, więcej pająków. Niosę zbyt dużo akwipunku. Okej. Takie rymy potężne. No dobra, złoto skrzynka tutaj do wzięcia. Trzeba to znaleźć. Może jakiś bosik jeszcze, tak jest. Mamy bossa. Z wyjątkową siłą. Krwawy muł, jak się zwie. No tu jeszcze jeden bosik, taki z zaklętym zimnem, także ostrożnie. I z wyjątkową siłą. Ofensywny boss. No i świetnie, ale trochę tam trzeba było w niego postrzelać.
Nie powiem, że nie. Dobra, miksturę wypiję, miksturę podniosę, manę po prostu podniosę. Nic więcej już nie uniosę. Odom Mickiewicz. No tak, jeremy dzisiaj potężne. No te rękawiczki byśmy sprawdzili. Znaczy to niepotrzebne w ogóle, nawet tego nie będę sprzedawał. A rękawiczki sobie trzeba sprawdzać, także tu jakbyście potrzebowali, chociaż na koszmarze nie będziecie potrzebować, ale jakby co, to w legowisku arachnidów na koszmarze leży szał krwi, nie? A to musicie szybko brać, zanim zniknie, bo te przedmioty znikają po jakimś czasie. Tutaj sobie pójdę. O! I kolejny bosiak się trafił. Ekstra. No ta, miksturkę wypiję, miksturkę podniosę, nic więcej już nie uniosę. Odo Mickiewicz. Ale mi się to spodobało. No weź tu w coś traf przecież. Bo te nietoperze tak niby wiszą nie pod moim kursorem. Dobra, dobra. Tu trzeba jeszcze po tę złotą skrzynkę się jednak przejść. Dobrze, że mam szybkie buty. No, gdzieś tam na samym końcu będzie. No jest. Złota skrzyneczka i uwaga. No, tylko kasa w sumie do wzięcia, ale nie, rękawice też sprawdzimy. Jak trafi się jakiś zwój identyfikacji. Nie ma tu jakiegoś gdzieś? Nie ma. No dobra, w każdym razie... W lesie pająków wszystko zrobiliśmy, co mieliśmy do zrobienia. Wrócimy się na te wielkie moczary, które mamy już odkryte. Tu podejrzewam po drodze będzie przejście do... A skoro otwarte, to pójdę. Do dżungli upieżców. Rękawiczki. Dobrze. No to transmutujemy kamyczki. Aha, no zostawimy sobie... Aha, jednej mi tylko brakowało. Myślałem, że więcej. Przez dwóch w sumie. O, 104 do skuteczności ataku i szansa na przedmioty. A, tutaj w ogóle błyskawice, ale... No fajnie, żeby te błyskawice jednak były, ale skuteczność i przedmioty też troszeczkę kuszą. Ale nie, chyba nie będę tutaj... Nie będę tutaj... Jakoś zmieniał tego pierścionka. Nie, to znaczy niedługo i tak zmienimy na ten pierścionek do wszystkich odporności. A może już mogę? I ile tam nam brakowało tego? Ale chyba nie. Chyba jeszcze nie mogę. Dobra, dokupmy sobie na pewno tutaj. Oko trzeba zostawić. Zaraz z poziomik sprawdzę ten pierścionek za chwilę. Czyli tak, to jednak zostawimy do transmutacji, to zostawimy do transmutacji, oko zostawiamy nie do... Znaczy też w sumie do transmutacji zostawiamy to oko. Tu miksturka bardzo ważna, w tym akcie ją wykorzystamy. Ten pierścionek, zaraz, gdzie on tutaj... To ten, aha, 59, nie, no to jeszcze nie. Ale właśnie ten bym chciał zamiast tego założyć, chyba że się jakiś lepszy trafi, ale na pewno nie od Ormusa, nie, no bo to takiej możliwości nie ma. Las pająków. O, tu już wychodzi. Dobra, wracamy się. Wracamy się, trzeba te wielkie moczary załatwić, a dokładnie załatwić punkt nawigacyjny. O, zobaczcie, szybkość regeneracji many, jak mamy 181 many, to w takim tempie się to odnawia. Tak to wygląda. O, nie wiem, czy szybciej by nie było z doków dojść, ale dobra, już jesteśmy. Już jesteśmy, depczę sobie po wężu, chyba zdeptałem. Żmija zygzakowata.
występująca w Polsce. Widział ktoś z was kiedyś żmij język zakowatą na żywo? Dobra. O, kapliczka klejnotów i bosior. I level. I coś jeszcze? I ametyst bez skazy. Okej. Doskonały diamencik mamy. No to antidotum sobie wezmę. Są łupieżcy, to dobrze. Im więcej łupieżców, tym lepiej. Ale tu są łupieżcy dlatego, ponieważ tu jest taka odnoga. No to ona zawsze jest pilnowana przez szamana i kilku dodatkowych łupieżców. Bojowy kaptur, nie mylić z bojowy kostur. No to co, weźmiemy sobie... Aha, miałem tę siłę teraz jeszcze brać. No dobra, bo tam pracujemy nad tą popaladyńską zbrojką, żeby to założyć. No i Walkiria. W ogóle muszę ją przywołać sobie na nowo. Poziom szósty, może coś fajnego jej wylosuje. No, czy tu... O, punkt nawigacyjny od razu trafiłem. No, okej. No to dobra, to w takim... O, bosior. Taki surprise. Bosior bez obstawy. No to wypiję manę, podniosę manę. Wypiję leczenie, podnoszę leczenie. Las pająków. Tu będzie blisko, dobrze. No i ładnie idzie. No to dżungla łupieżców. Za chwilę. Mam nadzieję, że tutaj będzie właściwa droga, no ale chyba wielkiego wyboru nie ma. I starczy już tych chmuroskrzydłych, takich mobilnych. Chmuroskrzydłym już podziękujemy, poprosimy dużo łupieżców. Tylko najpierw znajdźmy te dżungle. Bo to jeszcze nie to. No kot tam miauczy, ale zmniejszyłem czułość mikrofonu, to może go nie będzie słychać. Nie no, może w końcu dam mu jeść, tak myślę. Może on sobie nic tam nie może złapać sam i dlatego tak miauczy. Dam mu jakąś marchewkę na przykład. Niech sobie coś kot zje, nie? Jak nie będzie jadł, to będę wiedział, że nie dlatego miauczy. Okej. Aj, to nie tu jednak. No dobra, no to co ja takiego minąłem? Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Tutaj jest coś, ale to nie to. A, tutaj było jakieś jeszcze przejście. No dobra, a nie, to były te moczary przecież. No to gdzie to było? Proszę mi wskazać, nie, tak blisko na pewno nie. Tutaj były moczary. Ej, no gdzie ta dżungla? Znaczy wiecie, może być połączenie z moczarami, z dżunglą, zdarza się tak. Chyba tak będzie, bo tu widzę, że za bardzo to nie ma możliwości. No tutaj przecież nic takiego nie będzie. No to chyba wracamy na moczary, no bo co? Weźcie tu jeszcze patrzcie dokładnie. Tu już mamy to kurast, znaczy doki. No. No dobra, no to... To mamy dosyć taki unikalny układ. Niech będzie w takim razie. Wielkie moczary. I kierujemy się gdzieś tam na północ. Tu sobie skręcę i idziemy na północ i szukamy tej dżungli łupieżców. Jak znajdziemy jakąś odnogę jeszcze, to sobie zajdę. To będzie wtedy być może złota skrzynka. Tutaj mamy bossa ze speedem, widzę. Piątkowa szybkość, tak jest. A tutaj mamy odnogę, o której mówiłem. No dobra, no to w dzisiejszym odcinku sobie jeszcze wielkie moczary trochę porobimy. Żaden problem. Hydra plus 2 zostaje.
O tak. Dobra, mamy złotą skrzyneczkę, o to chodziło. I dwa żabądzie, strażnicy złotej skrzynki. Trzy żabądzie. Aha, i mana mi się kończy. No cóż. Dobra. Zobaczymy, czy jeszcze na jakąś skrzynkę złotą trafimy. Skoro mana się kończy, to ja sobie podniosę tutaj jakieś wzmocnienie na przykład. Mogę trochę postrzelać z tych ognistych też. No, szału nie ma, ale topielec chyba odporny na ogień, nie? Raczej. Wypiję miksturę, podniosę miksturę. Dobra. Idziemy tutaj. Nie, no musi być to połączenie. Pewnie nie od razu, bo dopiero wpadłem tutaj na te moczary, ale... Poroże. To. Tornado plus 2, no nie. Tornado to nie huragan, prawda? Bo to nie ten skill, o którym myślę. Huragan to był ten... O, lekkie rękawice, a wiecie, że to jest chyba ta pięść maga. To można by zostawić... Pięść maga, ej! No, plus 1 do umiejętności ognia. I bonus do many, całkiem sympatyczny. Znowu coś dla czarodziejki. Znaczy, no nie tylko w sumie dla czarodziejki. Jakaś nawet tam... zabójczyni z pułapkami ogniowymi by się z tego ucieszyła. Albo druid pod ogień. Nawet w sumie misiek druidyczny mógłby z tego skorzystać, chociaż... No, ale szybkość rzucania czarów jeszcze, no fajne, pod jakiegoś firebola, takie cuda różne. Na pewno zostają te rękawice. Na pewno je zostawiamy w skrzynce. Pięść maga, jak najbardziej fajny przedmiot. Nawet na Battle.necie pożądany. Wiecie, w trybie multi, jak się tam gra. Bardzo sympatyczny przedmiot. Nie powinniśmy go raczej upować na poziom drugi, tak żeby wymagania nie rosły. Chociaż tam chyba by nie były jakieś wielkie, nie? Ale... No tu strzały się nawet kończą. No dobra, wyżynny topór. Tak to się nazywa teraz. Mamy dżunglę upieżców. Dobrze. Mamy również studnie. No, upieżcy są, ptasiory są. Czempioni są. Proszę bardzo, mana się będzie uzupełniać. Jeszcze jakby jakieś strzały wypadły, to już w ogóle bym się cieszył. Tutaj mamy manę. Tu mamy manę. No dobrze. I bełty wypadają zamiast many. No zobaczymy, może punkt nawigacyjny tutaj. Okej, mamy bossa z błyskawicami i ogniem, ale szybko się zawinął. Strzał coraz mniej. O, tu Gidwin będzie. To chyba go od razu zgarniemy. Nie wiem, czy mi strzał starczy, żeby tego bossa od Gidwina załatwić. Ile tu jest tych? 4 strzały! Nie, no to chyba nie bardzo. Chociaż... Może? W sumie? Może? Jeżeli tu nie będzie innych wrogów... Jeszcze 3 strzały. 2 strzały, dobra. Uwaga, mamy 2 strzały.
się ten boss. Okej. Ale może Klaatu sobie poradzi. Klaatu ma teraz fajną broń. Patrzcie, patrzcie, jak go sklepał. Klaatu jest rzeźnikiem. Z nową bronią. Bierzemy Gidwina, udało się. O, strzały. Dobra, to jeszcze nie idziemy. Chociaż nie, no w sumie to pójdziemy od razu, bo teraz będziemy wchodzić tam do tych podziemi łupieżców. To przydałoby się jednak jakoś troszeczkę ogarnąć. W ogóle tam będą kosteczkowe potworki. Znaczy nie, proponuję jeszcze inaczej zrobić w sumie. Nie będziemy wchodzić na razie do podziemi łupieżców. Pójdziemy znaleźć punkt nawigacyjny. I wtedy się wrócimy portalem do podziemi łupieżców. Tak będzie lepiej. No dobra, rękawiczki sobie zostawmy. Są fajne. Brylancik doskonały jest. Jakiś ametyst mamy. Dobra, weźmy tak. No, trzeba pierścień dla Armusa wziąć jeszcze. Okej. Na pewno go nie chcemy, nie? Chociaż wymagany poziom 15 nie jest aż tak źle, nie? Żeby, ale no nie. Niepotrzebny. Aż tutaj też. Niepotrzebny nam ten magiczny pierścień. Masz, noś go z dumą. A my mamy taki złoto od potworów. W sumie to wiesz co, Armus, ten pierścień też nam jest niepotrzebny. Masz dwa. No. To taka sytuacja właśnie z Armusem. Idziemy jeszcze do Ashery tutaj, żeby załatwić sprawę. Nie będziemy mu sprzedawać tych pierścieni, tylko po prostu mu damy w prezencie. I niech nosi z dumą, nie? No dobra, to tutaj już ładnie porobione wszystko. Armus teraz na bogato tutaj. Otoczony biżuterią. Patrzcie, ciągle ten błąd z Gidwinem. Chociaż nie, jest ten Gidwin tu. Sorry, coś tam widać, ale... No jakoś tak słabo to widać. Dobra, to zrobimy jednak. Jest mana. Dobra, strzały mamy, jakoś tam to pójdzie. Wrócimy się do dżungli. Zostawimy tutaj portal. No i fajnie by było znaleźć punkt nawigacyjny najpierw. Mam nadzieję, że go szybko znajdziemy. O, upiorna zbroja. Ale upiorna zbroja pod Nefluma tak trochę słabo, co? Nawet gdyby miała dwa sloty. No ma 109. A siła 38. Nie, no może być lepsze. Szukamy dalej. Poza tym nie mamy Luma, więc... Więc sami rozumiecie. No coś ten ptasior tak zawisł w powietrzu jak helikopter. Pośmiertna maska. Okej, amulecik. Tutaj ładnie zapodałem strzała. Pośmiertna maska. Dobra, to bierzemy, to bierzemy. Fajnie, żeby jeszcze jakieś strzały wypadły. O, koszyki moje ulubione. Miksturę wypiję, miksturę podniosę. Identyfikacja. I... Łupieżców rozpuszczamy. Klaatu dobija tam jeszcze. Fajnie. Klejnocik. I koszyki do kopania. Dobra, przejdę sobie tutaj jeszcze przez ten most. I... Demoniczny pas. O! Może jakieś resy podwójne ma. Trzeba być dobrej myśli, nie? Miksturkę wypiję, miksturkę podniosę.
Uwaga. No nie, słaby jest. Ale dwa sloty zajmuje, sprzedamy go sobie. No dobrze. O, ten ptasior, który wcześniej zawisł jak helikopter, chyba postanowił wylądować. Więcej ptasiorów. Dobrze. Leczenie wypiję, leczenie podniosę. Szafir też bierzemy. Zbroja polowa, jakiś młot. Przechodzimy tutaj. Dobra, klatu dobił. Mana się zwraca na poczekaniu. Jeszcze, żeby tak strzały leciały. O, może tutaj będzie punkt nawigacyjny. Albo ślepy zaułek. Okay. Miksturkę wypiję, miksturkę podniosę. Manę uzupełnię. Dobra. Jakieś przebicie tu zadziałało. Miksturkę wypiję, miksturkę podniosę. No to właśnie lubię. Dużo upierzców, jak mamy obszarówki. Są strzały, świetnie. Strzały zostały uzupełnione, 350. Mana, kościana, różdżka. Sprawdzimy od razu. Zamęt. Ten zamęt to tani był, nie? Jeżeli dobrze kojarzę. A, ptasiory. Nie, to jest ślepy zaułek. Nie ma bagiennej czeluści. To, czyli tu nie będzie punktu nawigacyjnego. To sobie mogę wypić. No to szukamy dalej. Nic więcej już nie uniosę. Okej. No jakieś talizmany fajnie, żeby leciały częściej. Takie z odpornością na zimno albo na trucizny najlepiej. Uniosę zbyt dużo akwipunku. Bo tego nam brakuje. O, kluczyków dawno nie podnosiłem. Może tu też nie ma za dużo zamkniętych skrzynek póki co. Dobra, chodźmy tu. Pierścionek. Nie za zbyt duży. Aha, pierścionek trzeba zabrać. No to uzupełniamy manę jeszcze raz. Pierścionek jest, strzały uzupełnione. Jeszcze więcej upierzców. Coraz bliżej poziomu. Mhm. Coraz bliżej poziomu 52. No i mamy, to tutaj będzie musiał być punkt nawigacyjny, ciężkie karwasze. Karwasz twarz. No tutaj jakaś zabłąkana strzała trafiła. No, odporność na zimno. To lepiej mieć. No jak z Mefistem będziemy walczyć, on ma tę kulkę lodową, to dobrze by było mieć właśnie. Odporność na zimno, nawet jak mielibyśmy ze skóry Magnusa chwilowo zrezygnować. Tam celność nie będzie taka potrzebna z tej skóry Magnusa. Dobra, wracamy portalem, tak? Bo Mefista nie musimy przebijać na wylot, także obszarówka i tak w niego będzie trafiać.
No, szybkość strzałów też nie taka ważna, szybkość ataku przy Mefiście, bo tam trzeba strzelać i robić unik przed czarem. A odporność na zimno lepiej, żeby była. Dobra, co my tu mamy? Skuteczność ataku, minimalne obrażenia. No, na razie i tak żadnych craftów nie robimy, więc klejnotów nie ma co zbierać. Chociaż zawsze tam jakiś klejnocik można by mieć, w sumie na wszelki wypadek. No dobra, powiedzmy, że zostawię go. Niech sobie będzie. Odporność na błyskawice w amulecie. Może być. No dobra. Tutaj trzymamy to, wszystkie resy dodaję, tak? To transmutujemy. No nie, to jednak nie. Dobra, co tu jeszcze jest? Skuteczność. 96 do skuteczności. Różdżkę zaraz sprzedamy. Dobra. Dobrego dnia. 14 tysięcy zapasek, 8 tysięcy za różdżkę. A może być, nie jest tak źle ten zamęt. To w głowie jak się trafi zamęt, to może niekoniecznie, bo to 4 sloty zajmuje taka głowa. Idę do Ashery sobie zobaczę, może coś ma fajnego. Jeżeli chodzi o rękawiczki. Witaj. Obrona, odporność na zimno, błyskawice, nope. Okej, okay, czyli portalem, tak? I robimy podziemia łupieżców. Ostrożnie. Uważamy na kosteczkowców. Też, znaczy, nie wiem, czy może być rozprysk, jak rozpuszczamy ich. W sumie, ale pozwólcie, że nie będziemy tego sprawdzać. Możliwe, że nic by się strasznego nie działo. Znaczy, kosteczkowców niby nie można spowalniać tą aurą paladyńską, nie? Ale jeżeli chodzi o takie zimno standardowe, z którego korzystamy, to chyba normalnie może rozpuścić takiego kosteczkowca. Możliwe, żeby nie eksplodował wtedy. Ale no nie wiem, nie wiem. Duży talizman w każdym razie wyleciał. To mnie cieszy. Musimy tutaj troszkę tego pozbierać. Wielki talizman poleciał. Żeby tu nie pominąć czegoś ważnego, może tak. Podnieśmy sobie trochę tych mikstur. Nic więcej już nie uniosę. Zidentyfikujmy sobie ten duży talizman. O, 47 do many, 4 do siły. Nie jest tak źle. Ale dobra. Więcej mikstur podniosę sobie. Nic więcej już nie uniosę. Czy coś się tutaj gdzieś nie schowało za ekranem? Bo wiecie, jak dużo lutu jest, to nie wszystko jest pokazywane wtedy. Więcej many. Co tutaj, dwóch bossów było, czy o co chodzi? Tak dużo lutu. Dobra, nic takiego tu nie ma jednak. No, jakieś wzmocnienie, strzały mogę uzupełnić. Dobra, czyli tutaj w lewo, tak? Tu będzie zejście. Tak jest, poziom sobie wezmę. No, dajemy tę siłę jeszcze. I Walkiria, poziom 7. Podmianka. No i teraz tutaj wypatrujemy kosteczkowców. No nie ma. Bosior z odpornością na magię był, ale mu to nie pomogło. Jeszcze jeden bosior. Z przekleństwem chyba był, ale też mu to nie pomogło. No cóż to. Rutki, ale słabe. Też im to nie pomogło. Kombinują na różne sposoby, ale jakoś im to nie działa. Coś tutaj mamy specjalnego? Chyba nie bardzo. Antidotum jakby co jakieś mam. Mogę zidentyfikować jeszcze jeden amulet. Szybkość odzyskiwania równowagi. Amulet. Bojowa runka, tak?
Nie wiem, czemu to się nazywa bojowa runka. Niosę zbyt dużo akwipunku. Pewnie tak się jakiś tam rodzaj włóczni nazywał gdzieś, co? Runka. Gdzieś tam w historii coś pewnie takiego było. Dobra, nie ma to styczkowców chyba na tym poziomie. To się rzadko zdarza. Ale trafiliśmy na taki wyjątek krytyczny. Nic więcej już nie uniosę. O, leczenie sobie wezmę. No to bojowe berło też bym w sumie sprawdził. Dobra. Szukamy jakichś mieczy pod ducha, coś takiego. A to jakieś te kryształowe najlepiej, żeby było, bo długie to tam więcej wymagają zręczności, nie? Znaczy nie dla Amazonki pod ducha oczywiście, tylko tak ogólnie. Okej, poziom trzeci, no i tu będzie gdzieś leśny doktor Endugu, który już tak się nie nazywa, bo skopali te wersje, no skopali tłumaczenie, sorry. To już nie jest leśny doktor Endugu. A to znowu ten taki fajny układ, cztery strony świata, co mieliśmy na normalu chyba. I jest mana. Strzały do uzupełnienia, basinet. Sprawdzamy kolejną odnogę, może tutaj. O, ametyst w porządku. Pośmiertnej maski nie potrzebujemy. Dobra, czy to jest to miejsce? Tak! Szaman Endugu, co za lipa. Zbyt duże ekwipunku, dobra. Pierścionek. Masa pułapek tutaj. Oko Kalima. Coś tu jeszcze ciekawego jest. Miksturkę mogę wziąć, korona, leczenie. Dobra, tu wszystko mamy tak jak być powinno. Chyba możemy wracać. Dobra, jest drugi z reliktów Kalima. To zostawiamy. Pierścionek zostawiamy. Amulet 4 do many, no to sobie potransmutujemy to wszystko. Okay. No, o, tu jakaś lipa taka. To boskie berło. No nie, to jednak sprzedamy, to sprzedamy, to niech sobie będzie. Dokupię manę, jeszcze zajdziemy do Ashery raz. Może pójdę się zreperować jeszcze. W czym mogę ci pomóc? Odporność na ogień. No nie. No, to dwa poziomiki dzisiaj udało się zdobyć. Tak. Dobra, jestem zreperowany. Możemy dla zasady zakupić
kołczan ze strzałami. Zobaczę jeszcze tę zbrojkę raz. Mamy ogólnie 100 siły. 100 siły. Aha, 101. No dobra, to już tam damy radę. 53 poziom. No niedługo już. Już niedługo dostaniemy Teresy. Zbrojka po paladynie. To odzyskiwanie równowagi, to się przyda. No i 2 domany za każdego zabitego przeciwnika. Super sprawa. I duża obrona. 1600. No 128 a 1600. Czujecie te różnice? Czy tak średnio? Coś tam zawsze może pomóc, nie? Mhm. Kasę mogę zdeponować. W następnym odcinku zaczynamy od dżungli łupieżców i tam będzie od razu bagienna czeluść, czyli lokacja poboczna ze złotą skrzynką, to też to sobie zrobimy. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.